Hej, 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 witam was wszystkich z tej strony Kaldern. Wracamy do naszych przygód w grze I'm Alive i w tym odcinku prawdopodobnie uda mi się dotrzeć już do miejsca, gdzie ostatnio skończyłem moje wojaże w tej grze, a mianowicie moje poprzednie wojaże, czyli chodzi mi rzecz jasna na moim poprzednim kanale, który straciłem. I od następnego odcinka, a może nawet w tym, już pociągniemy trochę dalej. Więc cierpliwość się opłaciła. Ostatnio grę skończyliśmy, jak pamiętacie zapewne, na dotarciu do schronienia Henry'ego, czyli opiekuna May, dziewczynki, którą od jakiegoś czasu się opiekowaliśmy i mieliśmy ją bezpiecznie tu odstawić. W zamian mieliśmy dostać zapasy. Dostaliśmy łuk myśliwski z jedną strzałą, tam gdzieś na jego zapleczu znaleźliśmy sól fizjologiczną bodajże, to tak się nazywa. I ma on dla nas zadania, mianowicie mamy coś dla niego znaleźć. Ready? Tylko co? Teraz nam powie. We know there's a radio transmitter just here on the map. Linda triangulated a signal coming from there a few days ago. We're not sure what's there exactly. There's too much dust to see all the way to the street, but somewhere in there is what we need. No dobra, czyli radio musimy znaleźć. Radio, transmitter radiowy, czy coś w tym stylu, dokładnie nie wiem jak to przetłumaczyć. Dobra, czyli musimy wyjść po prostu na ulicę w tej chwili. Na najniższym poziomie wyjdziemy, który jest najbardziej, jakby to powiedzieć, zakurzony. Na jego poziomie jest od groma pył, gdzie nie możemy oddychać, dlatego będziemy musieli się nieco śpieszyć. No i już na wstępie, na dzień dobry, nasz bohater zaczyna się krztusić. Na szczęście wytrzymałość jeszcze nie spada. Zacznie nam spadać, gdy wyjdziemy nieco na zewnątrz. Zasłona chroni nieco to wejście przed tym pyłem. No, ale w tym momencie już zaczęliśmy tracić naszą wytrzymałość, więc musimy się śpieszyć. O ile dobrze pamiętam, na pewno zużyjemy co nieco zapasów, ponieważ chciałbym wyeksplorować większość. Dobra, znaleźliśmy puszkę napoju gazowanego, sody. Tu mamy kolejną puszkę. Oj, coś znaleźliśmy. Co to jest? Nie mam pojęcia. A, jest. Zastrzyk adrenaliny. Coś bardzo silnego. Odnawia nam staminę całkowicie. Bardzo silny środek do odnawiania staminy. W tej chwili sobie go zatrzymamy. Mamy również puszkę z jedzeniem. I w tym miejscu to chyba wszystko. Chociaż nie, coś widzę jeszcze. Mamy wodę. Mamy butelkę wody. Przydałoby się odnowić nam co nieco wytrzymałość, jako że już nam się kończy. Tylko co jest dobre na odnowienie wytrzymałości? Mamy sporo puszek z napojem. Pozwolę sobie 3 łyknąć. I pędzimy teraz w drugą stronę, w odpowiednią stronę. Niestety musimy biec, co niestety przyspiesza nam również spadanie wytrzymałości. Tu mamy puszkę z jedzeniem. Tu za samochodem również coś jeszcze leży. Soda, dobra, kolejna puszka. I tym razem sobie łykniemy butelkę. Nie no, trochę szkoda tej butelki. Mamy inhalator. Nie, on nam nie odnawia wytrzymałości, tylko maksymalną ilość wytrzymałości. Koktajl owocowy.
kolejną butelkę z wodą. Dobra, mamy winiacza. Już kolejny. Kolejna puszka. Napijemy się dwóch. Apteczka. Apteczka, która raczej nam się powinna przydać w jakimś dramatycznym etapie rozgrywki. Sądzę, że wszystko już pozabieraliśmy, co tylko było można i do czego tylko mieliśmy dostęp. Teraz już nie pozostaje nam nic innego, jak wspiąć się porynnie na budynek. Prawdopodobnie jeszcze łykniemy coś. A może i nie będziemy musieli? Nie, nie musimy, dobrze. Na samej górze mamy inhalator, trzeci. Przyda nam się zdecydowanie. Oczywiście zostajemy na tym budynku, przejdziemy sobie po Gzymsie nieco dalej. Do kolejnej... Op, op, op. Do kolejnej rynny, którą opuścimy się na dół. Tu mamy bezpieczne miejsce, gdzie odnowi nam się stamina. Docieramy do osoby, która chowa się przed nami i ma do nas kilka próśb. Zobaczmy. But I can barely move anymore, so I can't even collect basic supplies. You look like an honest man. Please, help me gather some food. Okej, okay, czyli on chce od nas koktajl owocowy. Damy mu go, rzecz jasna. Thank you. That's a good start. Dalej, co dalej od nas chce? Jedzenie. Puszkę z jedzeniem damy mu. Nagroda będzie tego warta. My grumbling stomach thanks you. Tym razem chce od nas puszkę napoju, sody, również mu ją damy. You are most kind. Oraz inhalator. Inhalator, których mamy trzy, więc nie stoi nic na przeszkodzie, by jeden mu oddać. You are a gentleman and a scholar. I would personally challenge anyone who spoke an unkind word about you. I ostatnia rzecz, czyli mięso. Mięso, które jest bardzo potężne, odnawia staminę na maksa, zdrowie oraz poziom staminy, w razie czego gdybyśmy stracili. Mamy tylko jedną sztukę, znaleźliśmy ją w metrze. Dobrze, że jej nie zużywaliśmy i radzę jej nie zużywać nikomu do tego momentu. Oddamy mu ją. I must say, I did not think there were still people like you. I know how hard it is to find food here, so I know how much trouble you went through. For your effort, allow me to give you this. Oczywiście. I can't use it anyway. I am sure it will come in handy for a guy like oczywiście, you. Oczywiście, oprócz powtórzenia dodatkowego, dostajemy od niego shotguna. Shotguna z pięcioma pociskami. Ciekawa broń. Oczywiście będziemy ją zostawiali na jakieś naprawdę, naprawdę poważne starcia. No i sądzę, że w tym miejscu już wszystko udało nam się zrobić. Możemy wracać spokojnie na górę. Chociaż jesteśmy nadal w niezbyt przyjaznym klimacie dla nas. Nadal musimy się poruszać po poziomie ulic. Mam nadzieję, że już niedługo powinniśmy dotrzeć. Tak, bez problemu dotarliśmy do miejsca, gdzie odpoczniemy. I tym razem wracamy na sam dół ponownie. O, widzę coś, czego nie zauważyłem wcześniej. That's strange meat again. No i jest mięso. Czyli innymi słowy, ci, którzy nie znaleźli mięsa w metrze, mogą znaleźć je w tym miejscu właśnie. Dobrze, że je zauważyłem. O, tutaj mamy osobę, której pomagaliśmy przed chwilą, widać mniej więcej. To jest dosyć ciekawa, humanoidalna postać, jakiś zmutowany człowiek. Ja myślałem, że w pierwszej kolejności, że to jest jakiś mutant czy coś. Bałem się, że będę musiał walczyć z mutantami w tej grze, no niestety.
Znaczy, niestety, niestety, okazało się, że jest to osoba, której przed chwilą pomogliśmy. Dobra, mamy tu coś. O, coś jest za przystankiem. Koktajl owocowy, który za chwilę prawdopodobnie zjemy, żeby odnowić sobie zapas staminy. Zejdziemy tam niżej. Mamy apteczkę, no proszę. Jesteśmy blisko miejsca, gdzie wcześniej już byliśmy. O, będziemy musieli jedną puszkę sody spożyć. Jesteśmy przy osobie, która chciała od nas fajki. Tym razem mamy paczkę fajek, poprzednio nie mieliśmy. Tym razem mamy, więc oczywiście damy mu je, nam nie są potrzebne. Let me just gaze at it for a moment. At some point, the emergency shelters downtown. No dobra, dostaliśmy powtórzenie. Wysłuchiwać go nie musimy. Pod schodami już poprzednio coś wzięliśmy. Ale jesteśmy w miejscu, gdzie nie pomogliśmy ostatnio kobiecie. Mam nadzieję, że ona jest tutaj nadal. Tak, widzę ją, jest. Wow! Wow, 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 wow! Ledwo żyje. Muszę coś zjeść. To było zaskoczenie, że oni wybiegli tak na mnie. Myślałem, że ich tam nie będzie, a jednak się ukrywali. Cwaniacy, dobra. Mięso. Nie zbliżać się. Wow, spróbowałem z łuku jednego położyć. No i się nie udało. A, dobra, zaczynamy jeszcze raz. Nie chcę tracić amunicji, skoro mam łuk. Oczywiście oni typa z łukiem się chyba mniej boją niż z pistoletem. Gdyby nie biegali tylko, gdyby tylko nie biegali. Dobra, jeden położony. Kurde, wyjmij mi pistolet, a nie shotguna. No właśnie, ja tu jestem szefem. Mówisz? No to teraz już wiesz, że nie żartowałem. Tego załatwię po Bożemu. No dobra. Jest tu coś ciekawego? Chyba nic. Straciłem jedno powtórzenie. Zabiłem jednego typa z łuku, więc nie jest źle. They forced me to do it. Please, you have to help me break these handcuffs. Ciekawe, czy da się to zrobić. Chyba niestety nie. Jest to niewykonalne. Będziemy musieli zużyć jednak nabój. I thought you were gonna leave me trapped here. You know, a lady told me there were a couple of emergency centers set up for isolated women. Dobra, dostaliśmy powtórzenie, które przed chwilą straciliśmy. Jest jeszcze jedno miejsce, które chciałbym tutaj zbadać. Niestety nie mam już pocisków do pistoletu. Boli mnie to niezmiernie, ale cóż. Trzeba to przeboleć. Tak, jest miejsce, które chciałem przeszukać ze śmigłowcem. Mamy tutaj środki przeciwbólowe i chyba coś jeszcze będzie, dokładnie.
sól fizjologiczna. O ile dobrze się nie mylę. Nie wyjmuj łuku, tylko schodź na dół. Dobra, dwa przedmioty, które nam się na pewno przydadzą. Wyleczymy się nimi, bądź odnowimy sobie staminę, kiedy będzie potrzeba. No dobra, jestem na poziomie ulicy z powrotem. Chciałbym najpierw wrócić, ponieważ tu... Tak, o ile dobrze pamiętam, coś było. Puszka z sodą. Dobra pamięć. Niestety szkoda, że tylko do gier, a nie do innych rzeczy. Co mamy dalej? Kolejna soda. I szybko wchodzimy na most. Mam nadzieję, że zdążę. Dawaj, 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 dawaj! Udało się. Uff. Tam dalej coś jest. Chyba wziąłem poprzednio. I przechodzimy sobie powolutku na drugą stronę mostu. Okej, jesteśmy. I powoli możemy zmierzać przed siebie. Stąd widzę już coś tam na dachu, nam się świeci. Da się tam jakoś dostać? Stąd muszę się rozejrzeć. Chyba uda się. Po tej rynnie będziemy musieli najpierw, a potem po tej prowizorycznej drabince. Looks like the signal was coming from somewhere near that wrecked boat. There's enough rubble here. Probably can just climb up into the ship. Dobra, czyli mamy statek, który znalazł się w środku miasta. To ciekawe bardzo. Interesująca rzecz. Na pewno jest coś na tym przystanku, tak. Dobrze pamiętałem, znaczy nie pamiętałem, przeczucie na przystankach na ogół w tej grze coś zawsze jest, więc warto się na nich, do nich zbliżyć. Dobra, w tym miejscu nie ma nic. I poprzednio, kiedy grałem, nie poszedłem właśnie w to miejsce. Tym razem sprawdzę, co jest tam na górze, na tym budynku. Mam nadzieję, że zdążę, chociaż nie sądzę. Czeka mnie jeszcze przejście w lewą stronę. Tak, będę musiał się napić odrobiny sody, dzięki której tym razem dotrę. Co my tu mamy? Baterie, baterie. Do czego one mogą nam być potrzebne? Tego nie mam pojęcia. Wiem, że raz nam były potrzebne, by odpalić generator, więc mogę przypuszczać, że i te również nam do tego będą potrzebne. Nie wiem, czy tam przypadkiem się ktoś na mnie nie czai. Nie, na szczęście. Tym razem już muszę uważać, ponieważ nie do końca wiem, co na mnie będzie czekało. Wow, wow, prawie się puściłem. Kogoś widzę, jest, ktoś tam jest. Może najpierw zejdę tu schodami w dół, zobaczę, czy nie ma nic przydatnego. A, jednak woda. Wody mamy bardzo dużo, a woda co nam odnawia? Trochę staminy i trochę maksymalnej staminy. Może teraz wodę będę pił, a nie sodę. I mam jakąś kobietę, która kicha, bardzo kicha. Prawdopodobnie będą od nas czegoś chcieli. You wanna know what life is worth now? Nothing. Hey. Not a cent. Haha, winiacza chcą. Winiacz nam odejmuje maksymalny poziom staminy, ale nam odnawia normalną staminę i zdrowie. Dobra, mamy dwa, więc jeden im damy. Nie wiadomo, jak długo pożyją, więc niech się nacieszą jeszcze czymkolwiek. There was an evacuation effort.
Not much of one, if you ask me. But they did make a makeshift attempt. Boats, mostly. Not enough to go around. They took the children first. To, co mówicie, musi być na pewno bardzo interesujące, ale nie mam zbytnio czasu na to. Sprawdzimy jeszcze, czy czegoś na górze tu nie ma. Niczego nie widzę. Więc wnioskuję, że mogę zejść na dół i wracać powoli. Tam, skąd nas przywiało. Dobra, jeszcze tylko tu trzeba sprawdzić, ponieważ jest taka możliwość. A skoro jest możliwość wspięcia się gdzieś, przydałoby się przeszukać. Wieża ciśnień, dzięki której dostaliśmy się na jakiś zwalony budynek. Tam jest prawdopodobnie powrót, tak, szybki powrót w dół do posiadłości, do schronienia Henry'ego. My na razie z niego nie chcemy korzystać. Nie zdobyliśmy wszystkiego, po co zostaliśmy wysłani. A wprawdzie to nie zdobyliśmy nic, po co zostaliśmy wysłani, więc... Aj, no... Schodź na dół. Jest jeszcze drabinka w tym miejscu, więc od razu sprawdzę, czy czegoś na górze nie ma, chociaż nie widziałem z odległości niczego, co by tu nam się świeciło. Nie, nic. W takim wypadku wracamy. Sądzę, że mogę już chyba wrócić na normalną trasę. O, tu jest, ale tędy chyba nie wejdziemy. Mamy za to rynnę, po której szybko będziemy mogli się dostać na sam dół, mam nadzieję. Tak, dokładnie. Udało nam się na dół dostać szybko. Tu mamy koktajl owocowy. Przyda nam się. Hey you! Please do something! I'm stuck here! Tu mamy sodę. Aha, czyli ten typek chce od nas baterię. Zobaczymy, czy coś uda nam się z nim zrobić. Uwolnimy go. Oh, you did it, man. It's been a year now and still the quakes haven't stopped. I swear it was only a matter of time before I got caught under a pile of rubble. Dobra, nie mam czasu, chłopie, na pogaduszki, ponieważ nie mogę oddychać. Zapewne jak zauważyłeś. Wespniemy się szybko po tej rynnie. Wystarczy nam staminy? Chyba wystarczy. Tak, dobrze. Tu możemy swobodnie oddychać. Zaczerpnij trochę powietrza, kolego. Przyda ci się. Op, nie dostaniemy się tędy tam. Trudno. Nic tu nie ma, nic. Mamy przejście na dalszy etap. O ile dobrze się nie mylę, chyba właśnie dotarłem do miejsca, gdzie skończyłem poprzedni let's play. Tak, jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie skończyłem poprzednio nagrywać. Tam, o ile dobrze pamiętam, nie dało się pójść dokładnie, nic nie ma. A szkoda, szkoda, że takie niewidzialne ściany robią twórcy. Trudno. Więc ja skończę dokładnie w tym miejscu, gdzie skończyłem poprzednio. Od następnego odcinka już zaczynamy grać normalnie, na ślepo, ponieważ ja nie wiem, co jest dalej. Dalej nie dociągnąłem niestety. Bez was mi się nie chciało. Samemu jakoś dziwnie było grać. Mam nadzieję, że wam się podoba. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach z serii I Am Alive. Na razie.